Na apel władz Radomia o wsparcie działań na rzecz pomocy dla Ukraińców odpowiedział Magdeburg. To nasze miasto partnerskie. W sobotę 12 marca tir wypełniony po brzegi 40 tonami artykułów spożywczych dotarł do Radomia. Tir wypchany po brzegi, 30 kilka palet rzeczy, które przekazał na nasze ręce ale przedstawiciel Magdeburga, ale te dary trafią bezpośrednio do uchodźców wojennych, do Ukraińców, którzy są w Radomiu i którzy potrzebują tej pomocy. Dary, które zostały przywiezione z Magdeburga, to między innymi konserwy, mąki, kasze, soki, dżemy i wiele innych produktów. Za pośrednictwem między innymi punktu pomocy w Kamienicy Deskurów zostaną one przekazane uchodźcom wojennym z Ukrainy, którzy trafili do Radomia. Jestem bardzo szczęśliwy, że udało nam się w tak krótkim czasie zdobyć od przedsiębiorców z regionu magdeburskiego te dary. Tak jak pan prezydent powiedział, prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie, a bieda jest i to w Europie, i to nie bieda, tylko katastrofa humanitarna. Z naszej strony, ze strony powiedzmy społeczności polsko-niemieckiej w Niemczech i także i Niemców, duże uznanie dla Polski, dla Polaków z tym, co po prostu robią tutaj dla Ukraińców, dla Europy. To jest niesamowite i przejdzie to w historię. W Magdeburgu już przygotowany jest kolejny transport darów, które niedługo trafią do naszego miasta. Miejmy nadzieję, że ta wojna się jak najszybciej zakończy, a żeby ludzie nie musieli uciekać ze swoich domów, żeby mogli wrócić do swoich rodzin i do mężów i do ojców i matek. To jest nasze życzenie wszystkich i będziemy się starali wspólnie temu kataklizmowi przeciwdziałać. Tylko jak wspólnie to będziemy robić, mamy szansę. Takie jest moje osobiste zdanie. Wcześniej dary dla Ukraińców, w tym żywność, leki, środki opatrunkowe, artykuły dziecięce, odzież czy artykuły higieniczne zostały przywiezione do Radomia również z Hanoweru, Monachium czy Francji.